Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Assassin's Creed Rogue. Standardowo już na początku odcinka przypominam wszelakich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Tu mam wezwij statek, nie wiem o co chodzi, ale nie będę tego dotykał. Pewnie po prostu Morrigan przypływa czy coś. Stawiam, bo to pewnie można połazić po wyspie i podejść z drugiej strony całkiem, nie? A, sekwencja czwarta już. Jesteśmy w połowie gry. You are a sight for sore eyes. Jack? Colonel Monroe surrendered to General Montcalm. The French and their Abenaki allies took Fort Henry. Johnson was supposed to bring reinforcements here. I don't see anyone else. The Abenaki are restless. They don't understand the terms of surrender and refuse to heed Montcalm. The colonel and his men were released this morning. They're walking into an ambush. Wait here in case Johnson arrives. I'll protect the colonel. Thank you. Maybe I can finally repay my debt to him. Tylko co tu się będzie ode mnie pawlać? Wiecie co w ogóle, bo wiem jak Rogue się kończy, nie? Tak ogólnie. Wiem, znaczy wiem czym się kończy. I czym się zaczyna Unity. I zastanawia mnie jedna mała magiczna rzecz. Czy akcja Unity... W sumie miałem to sprawdzić i zapomniałem. Czy akcja Unity dzieje się wtedy, kiedy akcja trójki? Bo tak. Tutaj Achilles jest młody, nie? Czyli to są mniej więcej takie czasy, gdzie właśnie był Heifem, Templariuszem, działał i w ogóle. I dopiero gdzieś tam później... gdzieś tam później, wiecie, no... Jest cały Shay Patrick Cormac. Ktoś to usłyszał? Przeładowywuj szybciej. Jezu, jest tutaj tych kurwa łowców. No mnie wkurwiali teraz. O, jest. I... Łożesz ty kurwełę. Dźgnął mnie jebany. I właśnie tak się zastanawiam, bo jak tutaj akcja się kończy tym, że spotykamy młodego Arno, czy właśnie jak Arno dorasta, to nie są mniej więcej te same lata, co są na końcu po prostu... Znaczy, no... Co się dzieją w trójce, nie? Czy ja do niego podejdę tak, żeby go zabić? Powiedzmy. Gdzieś tu się jeszcze jeden kryje chyba, kolega. Tylko pytanie gdzie? Pode mną, nade mną? Kamera jakoś dziwnie zafiksowała? Nie, gdzieś musi być pode mną chyba. Ha, tak jest. A, tam się coś dzieje. Halo. Łożesz ty w pytkę Zbysia. Halo. Panowie kolegowie. A, to są moi sojusznicy chyba wszyscy, nie? Mogę otworzyć tą skrzynię? Mogę, dziękuję. Dobra, gra mi nawet pozwoliła. To oni się tu wyrzynają, a ja chodzę i szukam, kurwa, asasynów. Montcalm was able to bombard us for days. Damn frog. Actually, he acted with great honor. When we sent for Parley, he returned an offer far more generous than anticipated. We kept our arms, and more importantly, our colors. Only to walk into a trap. I would hardly expect the French to defend us. Would you? No, I wouldn't. You continue to prove your loyalty to the Templars, Master Cormac. Risking your life for me. We're not out of the woods yet, Colonel. As for my loyalty, well, I do owe you.
don't I? You saved my life. Gave me a second chance. We have been working together for a year now. During that time, you have rendered many great services. Whatever debt you imagine you have towards me is paid, would you say? Perhaps. Ja miałem ich eskortować, jak ich było tylu więcej. Live. Attack! Take cover! Niech zgadnę. Będę musiał bić na górę? Nie, dobra, walczymy tutaj, elo elo. A, kontra. God damn it. Przełamanie obrony, halo, gro. Naprawdę muszę przestać spamować klawisz. Dobra, tu się duszą wszyscy, ale ja się nie będę kurwa cackał z tym tałataństwem, że tak powiem, na przełamanie obrony. Bo mi się nie chce. Okej, okay, pykło. I'll scout ahead and signal if there's trouble. The sensible strike. Very well. Kurwa, jest tu punkt synchronizacji. Zrobiłbym go przy okazji. Może będę mógł później, nie wiem. Tak, będę mógł chyba, nie? Synchronizuję sobie, tak na szybciutko. Jak już tutaj jestem, w razie jakbym musiał gdzieś tutaj wracać, to zawsze będę miał punkt szybkiej podróży, nie? Dobra, mam tutaj kilka celów. Czy ja dam radę zrobić zabójstwo? Oczywiście tu są sami strzelcy, nie? Czy tutaj on jest w tych krzakach, się mi tu gdzieś kryje? Słyszę tego skurwysyna. On wspinaczka. Halo. Dobra, niech mnie tamci stracą z oczu. Czy ja do niego dostrzelę? Tak, zajebiście. Poszalej sobie tam. W sumie tego też mogę zabić w taki sposób, nie? Jak kogoś nie zabiję, to sam umrze, także to jest luz. Ach, ten już był za daleko. Szkoda. To jest ten asasyn cały? Chyba tak. Dobra, i tak muszę tam przejść. No się go musiał pozbyć, nie? No tu biega trochę jak oszalały. Tak, to jest ten zabójca cały, kurwa. Kurwiający oni są, nie powiem, że nie. No wajże, szej. Ała, halo, panie kolega, giń. Okej,
No jeszcze, kurwa, ile ich można ciąć czasami? Tego to ja nie ogarniam. Dobra, muszę do nich wrócić chyba, nie? Ała! Dobra, nie było źle. Aye, Colonel. He is one of Achilles' men. An assassin, as I was. So they know I'm a Templar. And now this assassin knows you live. And work with Templars. I'm no fool, Colonel. The assassins will come after me next. We're both targets now. Yes. Trap, right? Indeed, Master Cormac. But we have little choice. We survived French cannons, we will survive this. Okej, czy my tu będziemy z kimś walczyć? Tak. Będą na górze. O, właśnie, plus kurwa. Asasyny. Dobra, przebiegnijmy tutaj. Ten sobie już mnie namierzył. Ała, kurwa, niestety spadłem. Dobra, ale moi ludzie przebiegli, także luz. Ała, czy ja kurwa przeżyję? Jeszcze mnie ten asasyn cały gonił. Loose the sails! You heard the captain, men! Let's get out of here! Move! Move! Chi! Wow! No to były drastyczne środki. Kesego wazę trochę oberwał. As do I, Colonel. We have much to discuss. However, I must tend to my troops. Sir, I will accompany you to Johnson's trading post at Onokwaga. Then I shall depart at once. Master Cormac, meet me there. Honor i lojalność. Nie daj się zranić, nie daj się wygryźć. No, fajne było, ale te poboczne wyzwania. Zbyt, że tak powiem, wymagające. Dobra, czy ja się mogę fast travelnąć tam, gdzie mam dopłynąć, czy tak średnio? Tak średnio bym powiedział. Fuck. Dobra, ale... obstawiam, że... bliżej byłoby prawą stroną, a lepiej jest lewą. Dobra, płyniemy na lewo zatem. Niestety nie mogę się tam fast travelnąć, trochę szkoda, ale to też nie jest jakoś daleko, to tam 900 parę metrów. Damy radę. Damy radę, w miarę szybko pójdzie. Jeszcze jedną misyjkę sobie machniemy, może będzie jakaś fajna akurat. Może sobie tutaj przycumuję. Właśnie, bo co tu się znajduje? Czy ja tu będę miał zwierzęta wypisane? Tu jest jeleń. Ja nie trzeba przez tą wyspę, mogę tak sobie przebiec po prostu. I sobie później wezwać statek z innej strony. To by było bardzo wygodne. O tyle jest fajne to, że Morrigan jest bardziej zwrotna od Kawki. To mi się bardzo podoba. Po takie pierdusie mogę sobie szybko nawinąć. Zawsze tam trochę drewna się dostanie czy coś. Aha, dobra, bo tu mamy w ogóle wrogie osady i magazyny. I to się trochę różnią ikonki z tego, co tak patrzę. Wcześniej tego nie ogarnąłem. Tylko czy we wrogich osadach mamy jakieś materiały do zdobycia, czy nie? Tego nie wiem. Oczywiście, tutaj też będzie strefa zastrzeżona. Tego nie przewidziałem. A tu też jest fort, kurwa, tam był fort i tu jest fort, tylko przy tamtym chyba było łatwiej przepłynąć. Nie jestem pewien. Chociaż jak będę się trzymał bardzo, 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 bardzo lewej krawędzi, to czy... A ja nie jestem w terenie zastrzeżonym, halo. Nie chcę z wami walczyć. I co teraz? Ja chcę tylko przepłynąć. No
Dobra, nie no, może przepłynę w miarę spokojnie, co? Chyba się zaraz strefa zastrzeżona kończy. Elo. Dadzą mi może spokój. Utraciłeś swoje postępy. Jakie postępy? Żadnych nie zrobiłem. I tu są jakieś jaskinie w ogóle. Mech, mech. Naprawdę nie wiem, czy mi się opłaca robić tutaj jakiekolwiek rzeczy poboczne, zbieranie jakichś zbroi czy tym podobnych. Ewentualnie troszeczkę, wiecie, żebym miał troszeczkę więcej życia. To może tyle by mi się przydało. Nie wiem, jak bardzo wymagające będą misje później, tak w sumie. A może sobie popływam tak któregoś wieczoru i poodwiedzam te miejscówki. Pozbieram sobie z nich wszystko, co mogę. Strasznie mnie ciekawi, czy oni się mnie będą przypierdalać, jak któregoś popchnę z tych czerwonych kubraków. W końcu tak jakby jestem z nimi w tym momencie, nie? So, Colonel, it seems my life is an open book to you. Men from my regiment found you delirious and half drowned. I did not know who you were. But what you were was obvious. I brought you to the Finnegans for care. Their late son was one of our order. Master Johnson was furious. It was a risk, but I suspected you might have left your brothers behind. Colonel, the manuscript, why return it to me? Because, Master Cormac, you earned my trust. It could not be in better hands. Respectfully, sir, I'm more of a target than you now. Gentlemen, Kisigawase is rallying to storm Albany. His allies threaten a friendly Oneida village, and French troops have already entered our territory. Might be able to delay the French and help the Oneida. We will ready the defenses in Albany. If we are to defeat Kasegawase and his allies, I need to help the Oneida and see what I can do about the French. Pytanie, czy ja tu mam dotrzeć na piechotę, czy ja tam mam dopłynąć? Dopłynąć chyba będzie szybciej, nie? No przy okazji dobrobyt. Na przykład tam się jakąś skrzynkę otworzy, więcej funtów, fajna sprawa. Dotrzyj do wioski Indian, zlokalizuj oddziały armii brytyjskiej, no spoko. Captain Sahel! So, not to pry, but... Would you happen to know if Kesegawase has any weaknesses? He hasn't any. He was a scout and mercenary long before he joined the Assassins. May Lady Luck be with you then. I make my own luck. The Colonel exerts a certain amount of control over the army, or part of it anyway. But we'll need both the soldiers and their native allies if we're to set up a proper defense against Kesegawase. Kesegawase. Jakie lubię akcenty brytyjskie, angielskie, amerykańskie, kurwa, w sumie Brytania i Anglia to jeden chuj. W ogóle fajny był akcent w trójce, ten taki indiański typowy, nie? Klikany język. No, tutaj mam zorganizować wsparcie, czy... Czy co? Ja tam mam... okej. Bo tak, organizacja wsparcia przez dotarcie do wioski Indian, gdzie Indianie są po stronie asasynów, no trochę to dziwne, tak jakbym musiał ich bardziej tam wytłuc, nie? No ciekawostka. Tak. Praca kamery czasami tu jest dziwna jakaś. Tak nie do końca mi się podoba, nie? Aha, ocal mieszkańców wioski 12. No to wam powiem, to już jest jakieś wyzwanie? O ile nie będzie tu tych szepczących szkór wyszynów. Oczywiście, że będą.
Pytanie, jakie w ogóle wycelowane, żeby od razu zabić. Czy wy to widzicie? Nie wiem, czy jest to jakaś dobra okazja, żeby sobie ściągnąć tu kogoś. To usłyszę? Nie. Musiałbym stanąć troszeczkę bliżej. Okej, ty się kolego tutaj nie denerwuj. Nie mam strzałek, to trochę źle. Czy inaczej, nie mam odpowiedniej ilości strzałek. A powinienem mieć granaty usypiające, ale to nie wiem, czy nie uśpię sobie tych swoich towarzyszy, nie? Goddammit. No to może być ciężkie, ciężkie. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Ten nasz upuścił, kurwa, miecz. Okej. Poszło sprawnie. Ach, jak ja lubię ich od razu przeszukiwać. Nope. Nie tak miało być. Myślałem, że ten mnie usłyszy, ale nie. Kurwa, jebany. Chujowy słuch ma. What's in the cave? A widzicie, jak mamy miecze, to jest fajnie, bo bo wtedy wtedy go dobijamy i to tak elegancko, nie? Ale jak nie mamy mieczy, no to gorzej. Gdzieś tu się kurwa jebany ten asasyn jeszcze czai. Stay alert, man. I mi tu będzie szeptał teraz. Kurwa, tą usypiającą bombę mam jedną, to też chujowo. Tam się jeszcze dwóch strzelców kroi, czy jeden? Nie, tam, aha, jeden jest wymierzony po prostu. Szkoda, że tym nie mogę rzucać. Tylko tak pod siebie ewentualnie, nie? Serio? Wiecie co? Ryzyk fizyk. Może nie zabije mi tych dwóch gości, co? A może zdążę ich uwolnić i się schować. Okej, dobra, chyba podziałało tak jak chciałem. Dobra. Zastanawiam się, co mam teraz robić. Jest tak, wszyscy są tak w dwójkach strasznie, wiecie, po dwóch, nie? Po dwoje w sumie. How do I get into that? A, dobra, oni ich killim od razu, zajebiście. Jak coś robię po cichu, to oni ich killim. Słyszę kurwa tego asasyna, a dobra, on jest pode mną centralnie.
Wkurwiające są te głosy. Naprawdę, nie wiem, po chuj to zrobili. Po chuj ta mechanika, że chcą mnie zabić. Dobra, przejdę sobie jakoś może naokoło. Nie wiem, jaki to będzie miało sens. A może jakiś będzie miało, nie? Tych sobie centralnie ominąłem. Śmieszne. Dobra, tu krzunów żadnych nie ma, to trochę gorzej. Nie no, dobra, są krzuny. Się zastanawiam, czy podejście z tej strony jest, wiecie, jest jakieś takie ma racjonalne wytłumaczenie dla mnie? Czy to ma rację bytu? Bo może ma, może nie ma. No ale dobra, mam tutaj krzaczki, mam tutaj jakąś kolejną małą grupkę do uwolnienia. No chodź, no chodź. So long as we hold the old woman hostage, the Zoneda will not help the English. Dobra, dwóch sobie leży, pięknie. Macie jakieś strzałki, granaty, cokolwiek? O, strzałka usypiająca, bardzo fajnie. Rozświeczająca, też bardzo fajnie. No coś tam mają, jakieś strzałeczki przy sobie. Okej, okay. To miło. Miło z waszej strony, panowie. Od razu tego sobie przeszukamy. Może będzie miał jeszcze jakieś granaty? Nie, granatów nie noszą. Okej, okay, dobra, co tutaj się dzieje? Dwóch gości. A i tutaj też jest dwóch gości, co? Okej, okay, mam nadzieję, że mnie nikt nie zauważy w tym momencie. Make sure you find them all! Dobra, poszło świetnie. Dobra, dobiję. Nie wiem, dlaczego zabić z kopnięciem można zabić, nie wiem od kiedy, ale okej. No, jest granat usypiający, no i to mi się podoba. Dobra, wskoczmy sobie tu. Stąd obstawiam, że idzie fajnie podziałać. Tego gościa usypiamy. Temu robimy killim. O ile ktoś tu nie podejdzie, to kogoś uwolnię zawsze. Wróćmy na górę. I sobie tędy podziałamy w tą stronę może trochę, co? Dobra, tędy sobie na chillu przejdę. Czy tu się mam gdzie schować? Mam. No to świetnie. W sumie tutaj jest dwóch gości do uratowania. Podejdziesz tu? Będę mógł cię zinfiltrować. Spam klawiszy zawsze dobry, znaczy w takich przypadkach, nie, bo nigdy nie wiem dokładnie kiedy zadziała, wiecie, że go zabijam. Dobra, tamten się nie gapi, czy ja dobiegnę sobie w inne krzaki w tym momencie? Odwróć się, no, dzięki. No, ty śpi. Look out for strays. Dobra, uwolnieni wszyscy.
Słyszałem jedną część tej misji. Venerable one. My name is Shea Patrick Cormick. I am a friend. A friend indeed. You have the gratitude of my people, Shea Patrick Cormick. For as long as you shall walk this earth, you will have a place here among us. My thanks. It is I who thank you, young man. Would you be so kind as to walk with me? I am called Onata. There is a legend among my people. It tells of how the land under our feet was born, and how good and evil came into this world. The Sky Woman scattered her wisdom throughout our land. If you follow her path, you shall learn the true history of our people, and perhaps even uncover the reward locked within this cave. If you are the hero I believe you to be. You honor me. Venerable one. It is you who honor us, Shea Patrick Cormack. Farewell. A, dobra, ja mam ten jeden totem indiański, to pewnie jakaś dojebana zbroja z tego oczywiście jest. Naprawdę nie wiem, czy ja to będę zbierał, czy ja to sobie wiedzę, znaczy na pewno nie na odcinkach, nie? Tak, i tutaj mamy te słupy, o, nie totemy, słupy indiańskie, nie? Nie wiem, ile ich jest do końca. Te na pewno są cztery. Jakie sobie... Aha, jest siedem totemów ogólnie. Cztery są tutaj. No to nieźle. Dobra, jeszcze oddziały Armii Brytyjskiej musimy zlokalizować. Czyli to... Tutaj były ta wioska indiańska. Mam tutaj też... okazję do zrobienia sobie czegoś takiego. Tylko jak tam skoczyć, jeszcze nie wiem. Raczej wątpię, bym się mógł po tym drzewie wspiąć. No właśnie. No tutaj byłoby fajnie mieć fast travel, bo jeżeli sobie zrobię te słupy, bądź o, tędy da się wejść, okej. Okay. Jeżeli sobie je zrobię, no to sobie będę mógł stąd odebrać pancerz zbroje, nie wiem co tu jest. Muszę sobie w ogóle poczytać o tym, co tu jest dobre, co nie. Jeżeli sobie będę chciał, wiecie, w endgame'ie pohasać w czymś zajebistym. Czyli co warto robić, czego nie warto. Zawsze lepiej mieć też fast travel w jakieś miejsce niż nie mieć, prawda? Także punkty synchronizacji można sobie podziałać, porobić. Tutaj też oczywiście to, no poza fast travelem nic nie wnosi, nie? W Originsach jest fajnie, bo tam percepcja senu na przykład rośnie, nie? Wraz z tym, w zależności od tego, ile punktów widokowych zwiedzimy, o, to percepcja senu rośnie, czyli tam, wiecie, widzi więcej, dostrzega więcej rzeczy, jak jest mniej skupione na czymś w ogóle. To jest fajne. To jest fajne rozwiązanie zawsze, jakieś takie, nie? Dobra, to zróbmy to już do końca tą misję, bo to bez sensu przerywać w połowie, prawda? Prawda. Sorry. Chyba je zatopiłem, co? W sumie to nawet nie wiem, ale tak mi się wydaje, bo... A tu są takie małe te stateczki wszystkie, czyli Morrigan jest dosyć duża dla nich nawet, nie? Co prawda brygiem rozwalaliśmy liniowce. Aha, to są żywi sojusznicy, mam przeciąć flagę. Ale muszę być incognito, co? Pasowałoby też walczyć czymś to... Ała! Halo, panie kolego! Bo was zagazuję zaraz wszystkich.
Nie wiem, czy to był sojusznik, czy nie. A przetnijmy flagę. I zabij francuskiego kapitana. No szpoko. Spoko, gro. Dziękuję. To było szybsze. Tam w tej wiosce trzeba się było troszeczkę popierdzielić, żeby mnie zabije, bo oni mogą, wiecie, tak z pistoletem wystawieniem, to mogliby ich zabić. Fajnie, trochę poskradać, trochę szybko. Akcja szybko poszło. Wspomnienie drugie zakończone w sekwencji czwartej, przypominam. Muszę sobie zobaczyć, ile mam dokładnie wspomnień do końca. Ale dzisiaj to by było na tyle, moi drodzy. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos.